Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Słowo, które jest od początku na świecie, przez które świat powstał, jest naszym Bogiem. To Słowo, czyli Jezus Chrystus, rodząc się na świecie, przychodzi do siebie, do swojej własności. My jesteśmy własnością Boga, my jesteśmy światem Boga, my jesteśmy Jego domem. Uświadamiamy sobie taki wielki dramat w tej świętej nocy Bożego Narodzenia, że Bóg może być przez człowieka odrzucony. Stworzenie może wzgardzić swoim Stwórcą. W Boże Narodzenie świętujemy przyjście do nas stwórczego Słowa. To właśnie przez to Słowo stały się niebo i ziemia i wszystko, co widzimy. To Słowo objawiło się nam. Ono jest Panem nieba i ziemi. I to Słowo jest prawem, które nas prowadzi, jest mądrością, która nas oświeca, jest Słowem, które nas poucza. Tej nocy Słowo stało się człowiekiem, Boże Słowo. Tymczasem człowiek wybiera świat, to, co widzialne, odrzucając bardzo często to, co niewidzialne, uznając za nieistniejące. Człowiek wybiera to, co teraz cieszy umysł i zmysły, nie chcąc cierpliwie czekać na pocieszenie, które przychodzi przez Jezusa Chrystusa. Na Jezusa trzeba czekać tak, jak czekali pastuszkowie, jak czekała Najświętsza Maria Panna i Święty Józef. Potrzebujemy umocnienia Słowem Bożym. Stąd trzeba to Słowo uczynić w swoim życiu jakby dzieckiem, przyjacielem, nieodłącznym towarzyszem drogi. Uświadamiamy sobie, że rozważanie słów Pańskich daje nam moc do stania się dzieckiem Boga. My się stajemy, kiedy rozważamy. Tak jak Maryja, która nosi w sercu słowa Jezusa, ona dojrzewa do tego, aby stanąć w pewnym momencie na Golgocie. My przez to Słowo, Boże Słowo, rodzimy się na nowo, stając się Jego uczniami. Dlaczego odrzucamy Słowo Jezusa, a tym samym Jego samego?
Ponieważ to, co widzialne, pociąga nas, cieszy, rodzi pragnienie pochłaniania tego, co można ogarnąć ciałem i zmysłami. Natomiast to, co niewidzialne, chce dotrzeć bezpośrednio do ludzkiego ducha, do ludzkiego serca. To Słowo Boga jest pocieszeniem dla naszego serca. Nie zaś bezpośrednio dla zmysłów i ciała, ale warto o tym pamiętać, że to, co pociesza naszego ducha, w konsekwencji także rozlewa się na pocieszenie naszych zmysłów i ciała. Do czego to prowadzi? Do tego, że człowiek gardzi grzechem, gardzi złem, odrzuca je. Kiedy wybieramy jako pierwsze pocieszenie zmysłów i ciała, nie będziemy chcieli słuchać tego, co mówi Bóg. Warto o tym pamiętać. W zależności od tego, na co patrzymy, czego słuchamy, nasze serce, nasz duch jest otwarte na Słowo Boże lub też zamyka się. Potrzeba najpierw pozwolić Panu Bogu na posprzątanie w moim sercu, w wyobraźni, w zmysłowych nawykach, przyzwyczajeniach, a może nawet i w nałogach. Gdy Słowo Pana nakładamy na to, co przyjęliśmy ze świata, jest ono zrozumiałe, a nawet niezrozumiałe, a nawet drażniące. To Słowo jest odpychające, a także pojawia się pewna atmosfera znudzenia tym Słowem. W zależności od tego, za czym ja idę, czy za tym, co zmysłowe, cielesne, czy też za tym, co duchowe, taki jest nasz stosunek do Boga, do Jego Słowa. Im więcej w nas jest świata, tym mniej pragnienia Boga. Świat może nas zniszczyć, może w nas niszczyć porządek, jaki Bóg dał nam wraz z naszym stworzeniem. Dlatego dzisiaj, w ten święty dzień Bożego Narodzenia, w tę świętą noc, przede wszystkim odrzućmy to, co nie podoba się Panu Bogu, a przyjmijmy Jego Słowo, przez które my doświadczymy nowego nieba i nowej ziemi.